Okej. Słuchajcie, jest już 11:02. Widzę, że rejestrowanie ruszyło, więc myślę, że rozpoczniemy. Na pewno będę witał po drodze z przyjemnością kolejne osoby. No a zacznę od tego właśnie skąd i dlaczego Customer Journey. Jako ProOptima od kilkunastu lat pomagamy naszym klientom w budowaniu lepszych relacji z klientami i odkąd pamięcią sięgnę, a to był chyba 2007 rok, kiedy budowaliśmy pierwszy raz standardy obsługi klienta dla jednej ze spółek Carlsberga, pojawiła się taka właśnie potrzeba i z naszej strony, ale też ze strony właśnie klientów, żeby lepiej rozumieć, o co chodzi w tych relacjach z klientami. No i wtedy zaczęła się przygoda z Customer Experience Management. Zaczęło się szukanie, szperanie oczywiście w zagranicznych mediach, jak to robią gdzieś tam na zachodzie. No i wówczas okazało się, że bardzo wiele firm korzysta, czy koncentruje się na doświadczeniu klienta. Ten customer experience, który wówczas pojawił się w literaturze, myśmy tłumaczyli jako doznania klienta, żeby bardziej uchwycić jego efemeryczność. No i podczas pierwszej konferencji też z takim tłumaczeniem pojawiliśmy się wśród klientów, ale finalnie przyjęło się i z tym teraz już nie dyskutujemy, experience jako doświadczenie klienta. To doświadczenie, które my z kolei mamy właśnie przy pracy nad budowaniem zdolności organizacyjnej do tego, żeby rozumieć, ale potem też właśnie odpowiadać na oczekiwania klienta, na budowanie tych pożądanych, wartościowych customer experience. No, tym doświadczeniem dzielimy się, jak pewno wiecie, już podczas wielu webinarów. Jakieś 2 lata temu rozpoczęliśmy właśnie tą przygodę z webinarami. W tym roku Ania Mikołajczyk poprowadziła już 2 webinary. No ja rozpoczynam swoją serię od dzisiaj, ale będą mi kolejne jeszcze w październiku, w listopadzie, pewno w grudniu. Pewno o nas sporo słyszeliście. Jak nie, to oczywiście zachęcam do przyjrzenia się dedykowanej temu tematowi stronie cem.pauza.prooptima.pl. Na tej stronie znajdują się rzeczywiście materiały dotyczące Customer Experience Management. A dzisiaj chciałbym skupić się na tym, co nas czeka, co się dzieje właśnie w kontekście WUKI. Jestem żywo też zainteresowany tym, żeby wiedzieć, na ile WUKA jest dla Was znane. Jeśli możecie gdzieś w czacie znowu skomentować, czy ten termin jest znany i czy mówimy o czymś, co jest znane dla moich odbiorców. Znany, znany. Proszę bardzo. W związku z tym, jeśli słyszę od Was, że znacie, to odniosę się tylko w ten sposób, że rzeczywiście czasy, zwłaszcza odkąd pandemia się rozpoczęła, można powiedzieć, że mamy takie właśnie i zmienne, i niepewne, i bardzo złożone, i ciągle niejednoznaczne. I w tym kontekście, w kontekście czasów, w którymi żyjemy, na pewno coś, co Bob Chahansen wymyślił, czyli tą odpowiedzią na tą WUKA, warto się temu przyjrzeć, bo ta propozycja potem przekłada się na to właśnie, jak można rozumieć pracę szerzej właśnie z Customer Experience Management, a węziej też w tym kontekście właśnie mapowania podróży klienta. Więc by poradzić sobie właśnie z tą zmiennością, warto mieć i propagować pewną wizję, dość klarowną, dość zrozumiałą dla wszystkich, na tyle, żeby ta wizja była pociągająca i była dość czytelna dla osób z bardzo różnych szczebli, z bardzo różnych poziomów organizacji. Ona też powinna być jasna, ona powinna być na tyle prosta w takim rozumieniu, żeby właśnie ta złożoność była przełożona na bardzo klarowny obraz. No i w końcu bardzo ważna właściwość zwinna. Ta zwinność pomaga w tym właśnie, żeby adaptować się do tych właśnie zmieniających się warunków. No i co WUKA ma wspólnego właśnie, czy WUKA Prime wspólnego właśnie z Customer Experience i z mapowaniem? A no jeśli popatrzymy na przykład naszego klienta, to jest znany gigant na świecie już teraz w produkcji Miodarek. Nie wiem, czy wiedzieliście, czy znacie tę markę, ale firma Wison od dobrych 15 lat jest obecna na międzynarodowych rynkach, gdzie no właśnie zdobywa takie palmy pierwszeństwa, jeśli chodzi o koncentrację na kliencie.
I oczywiście zaczęło się to od właściciela, który był dość skoncentrowany na kliencie. Jak to w firmach rodzinnych, siłą rzeczy na samym początku to było niewielu klientów, których on obsługiwał, ale aktualnie to są tysiące klientów na 27 rynkach w naszym świecie. I wspominam o tej firmie, dlatego że no właśnie przygoda i nasza praca z nimi rozpoczęła się od tego, że w tych czasach, które jeszcze były trochę bardziej pewne, zaczęliśmy budować standardy obsługi klienta, rewitalizować to, co tam wcześniej było. No i okazało się, że właśnie w ramach takiej pracy wszystkie te wyżej wspomniane czynniki miały miejsce. Czyli zarówno była wizja bardzo klarowna, zrozumiała, prosta, bo chcielibyśmy numerem jeden, jeśli chodzi o właśnie traktowanie klienta, o bliskość z klientem. Ona była przełożona po prostu na bardzo zrozumiałe wyznaczniki, które były opisane w standardach obsługi klienta i tych, które dotyczyły wszystkich pracowników, tych szczególnych, które dotyczyły poszczególnych działów. Co ciekawe, to też była jasność związana z wzajemnym siebie traktowaniem, bo jako eksperci od Customer Experience pewnie wiecie, że nie ma dobrego Customer Experience bez dobrego Employee Experience i dbanie o te wewnętrzne zależności też były wyartykułowane dość jasno właśnie w dokumentach, które powstawały. W końcu też w tej firmie ćwiczyliśmy zwinność, ponieważ standardy obsługi klienta, tak jak my je rozumiemy, nie są dokumentem, tylko są pewnym sposobem na to, żeby takim przewodnikiem, może nawet mapą, do tego właśnie, żeby budować taką proklienckość cały czas, nieustannie, w trakcie zmieniających się warunków. I z jakiejś perspektywy można powiedzieć, że to jest właśnie świetna odpowiedź na WUKA. Jeśli rozmawiamy o mapowaniu i dlaczego właśnie tu i teraz, to na pewno wielokrotnie w moich już prezentacjach czy na wystąpieniach widzieliście pewną taką ewolucję podejść do klienta. Wiadomo, że firmy są w różnych momentach swojego rozwoju, o tym jeszcze będę mówił, ale są oczywiście firmy takie, które są na samym początku tej drogi, są naiwne, beztroskie wobec tego właśnie, czego oczekuje klient. Są bierne, jak widzicie, je tutaj podkreślam, bo z dużym optymizmem jeszcze pewno 3 lata temu myślałem o wielu firmach, że jest im bliżej oświecenia, że to są firmy, które już rozumieją swoją misję i pracownicy w nią się angażują, bo wszyscy sprzedają, wszyscy obsługują klientów, no jeśli nie swoich klientów, to klientów swoich klientów. Tymczasem po tych kilku latach mogę też powiedzieć z taką nutą rozczarowania, że jednak to spora grupa firm, które są na rynku, są cały czas bierne, czyli zmieniają się, mapują podróże klienta, chcą zadbać o swoją taką klientocentryczność w momencie, kiedy właśnie to klienci wymuszają tą zmianę. Więc zmieniają się, kiedy ty, kliencie, nam powiesz, ale też wtedy, kiedy właśnie konkurencja już coś w tym temacie robi. Czasy WUKI, czasy tej zmienności są o tyle ważne z perspektywy właśnie Customer Experience Management, że dają szansę na to, żeby zrobić duży krok do przodu, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie się czekać na taki impuls ze strony klienta bądź też konkurencji, tylko to oświecenie nastąpi wcześniej i ta gotowość do tego, żeby wszystkie ręce były położone na pokład i zaczęły się liczyć emocje i w relacjach z klientami i w relacjach wewnątrz firmy, no, stanie się rzeczywistością. Czy tak jest? Czy rzeczywiście polskie firmy wykorzystują tą szansę do tego, żeby się zmieniać, żeby właśnie w tych czasach pójść do przodu? Jeszcze przed właśnie pandemią we wrześniu była publikacja Pricewaters, którzy pokazywali w pewnych badaniach, że na dobrą sprawę w kontraście do tego, co się dzieje w zachodniej Europie, niewiele polskich firm rzeczywiście staje się lepszymi po kryzysie. Niewiele staje się w tych czasach, które są złe. Większość z nas, większość z tych polskich firm raczej dba o przetrwanie i co ciekawe, o ile jesteśmy świetni w takim pospolitym ruszeniu, szybkim zorganizowaniu sposobów na działanie właśnie w tych czasach kryzysowych trudnych, o tyle okazuje się, że ta lekcja no, trochę trwa i rzeczywiście tylko 5% firm wychodzi wzmocnionych po kryzysie.
To są dobre i złe wieści, bo z jednej strony złe w takim sensie, że szkoda, że gdzieś marnotrawimy ten wysiłek związany właśnie z tym klimatem, który jest w tych trudnych czasach, do tego, żeby się zmieniać, do tej akceptacji zmian. A z drugiej strony to jest szansa dla tych wszystkich, którzy właśnie nie chcą być w tych 5% i chcą przybliżyć się do właśnie globalnych wskaźników i zmieniać swoje firmy. Ja zachęcam oczywiście wszystkie te firmy, z którymi się spotykamy i też te, które dopiero myślą o działaniach w obszarze właśnie Customer Experience Management, żeby wykorzystać te czasy właśnie tej zmienności, niepewności, złożoności do tego, żeby zrobić mocny krok do przodu. Oczywiście są pewne warunki i to nie jest tak, że żeby zbudować mapę podróży klienta, to wystarczy chcieć. Ja o tych warunkach zaraz będę opowiadał. Dojście dla tych osób, które jakby mapowaniem się mniej zajmowały albo dopiero teraz się interesują, to taka przyglądowa, poglądowa, przykładowa mapa podróży klienta, gdzie wiadomo, że klient w swojej ścieżce na samym początku nas w ogóle nie kojarzy, potem pojawia się świadomość i potrzeb i firmy, potem aktywne wyszukiwanie informacji, zakup i to jest ten fragment podróży klienta, który jest chyba najlepiej przeanalizowany, zmapowany, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy e-commerce świetnie sobie radzi właśnie i dostarcza nam produkty i też usługi, to ten fragment mapy był świetnie opracowany po to, żeby właśnie koszyki były zapełnione. A to, co dzieje się po zakupie, czyli taka obsługa posprzedażowa, serwisowa, wspierająca, rozwijająca klientów, to jest obszar, który podobnie jak te wcześniejsze nieco mniej jest zmapowany, jeśli patrzymy tak ogólnie na to, gdzie firmy mapują. Mam do Was pytanie, jak już teraz się słyszymy, to szalenie mnie interesuje też, na jakim jesteście Wy etapie, jeśli chodzi o właśnie mapowanie. Czy poproszę Was o to, żebyście tutaj na czacie się wypowiedzieli, kto z Was już mapował podróże w swoich firmach, podróże klientów? Czy mapowanie to jest już temat Wam nieco znany, czy to jest temat zupełnie nowy? Będę czekał na odpowiedzi, ale oczywiście raczej nieco znane. Okay. Ja bezpośrednio nie, ale firma mapowała, mapuje, dla mnie nowe. Czyli sami widzicie tutaj pewno w czacie, że mamy bardzo różne osoby, takie, które już nieco znają, pewno to nieco jest mniej lub bardziej dookreślone, może to być więcej lub mniej, dlatego będę też odnoływał się do tej jakby mniejszej znajomości. A ci, którzy z Was mapowali, albo właśnie byliście świadkami, albo uczestniczycie, czy mapujecie aktualnie, no to z chęcią też będę słyszał Wasze jakieś komentarze w dalszej części. Mapę tą poglądową tylko pokazuję, dlatego że w perspektywie tego, jak my mapujemy, jak my pracujemy z klientami, to budujemy najczęściej ścieżki właśnie tak rozległe, dość szerokie, zacząwszy od tych kwestii właśnie przedświadomościowych, świadomościowych, a kończywszy na serwisie. To ma swoje przełożenie, bo oczywiście wiele map, które powstaje i one mogą powstawać i one też służą czemuś i mają sens. To są te węższe mapy, tylko z fragmentu życia klienta, tak jak wspomniane te mapy w e-commerce, które są często budowane właśnie od jakichś momentów wyszukiwań, przez właśnie momenty kontaktu ze stroną czy z aplikacją, która właśnie umożliwia zakup. Ale my mówiąc, czy ja mówiąc o mapie, będę myślał też o tej szerszej perspektywie. Pytanie, po co się mapuje, dlaczego warto tworzyć mapy? Ci, którzy je czynią, no to pewno, jak Aneta tutaj widzę, pewno już jest w stanie powiedzieć po co. Najczęściej firmy decydują się na mapowanie, dlatego że chcą zidentyfikować touchpointy, te momenty styku z klientem w bardzo różnych kontekstach, w bardzo różnych momentach właśnie życia klienckiego, po to, żeby zrozumieć, jak dużo tych punktów jest. Najczęściej, jak pokazuje nasze doświadczenie warsztatowe, jest znacznie, ale to znacznie więcej niż się wydaje. W związku z tym warto mieć je rzeczywiście zidentyfikowane, wiedzieć, ile tych punktów styku jest, ponieważ nad wieloma nie mamy kontroli, nie wiemy, co tam się dzieje,
A w samym mapowaniu nie chodzi tylko o zobrazowanie tego, ale też o to, co ten proces mapowania będzie uruchamiał. O tym oczywiście dalej. Chodzi też o to w mapowaniu, żeby zidentyfikować, budowanie pozytywnych doświadczeń klienta. Tak, bo to jest zasadniczo cel mapowania. Pozytywne, wartościowe doświadczenia, jak my dopowiadamy, to są te doświadczenia, które możemy wykreować albo możemy je wzmocnić w momencie, kiedy wiemy właśnie, jak dużo jest tych touchpointów. Wiemy, gdzie są momenty krytyczne w tej podróży, gdzie jest albo jakaś dziura, albo wręcz klient przeżywa niezaciekawe doświadczenia i chcemy to zmienić. Bardzo często też firmy chcą szybkich zwycięstw i te quick wins polegają na tym, że właśnie identyfikujemy często bardzo drobne rzeczy, albo nieco bardziej skomplikowane, ale takie, które da się szybko wdrożyć i poprawić doświadczenie klienta. Dla przykładu jeden z naszych klientów wprowadził nieco większy numer telefonu do centrali, miast numeru alarmowego, który tam służył oczywiście i był bardzo ważny, bo miał swoją funkcję na stronę internetową, bo numer centrali opisany większą czcionką w prawym górnym rogu dawał przełożenie na to, że więcej tego ruchu trafiało na centralę na przykład, a nie na zespół, który obsługiwał tak zwane alarmowe akcje. Więc to mogą być rzeczy typu zmiana numeru telefonów, ale oczywiście te quick winsy mogą być nieco bardziej skomplikowane. Mapy też się buduje i ten trend widzę coraz mocniej gdzieś tam zaznaczający się po to, żeby angażować pracowników. Nie znam sytuacji mapowania, która nie zaangażowałaby zespół, który właśnie się przygotowuje, a potem pracuje nad mapowaniem podróży klienta. Jest to jeden ze świetnych sposobów na to, żeby budować w takiej praktyce taką klientocentryczność. Bardzo często tak jest, że firmy, pracownicy deklarują, że klient jest najważniejszy, ale to mapowanie tak w istocie, w praktyce pozwala rzeczywiście angażować na nowo często pracowników. W końcu mapowanie też pozwala zarabiać. Po to się mapuje, żeby poprawić doświadczenie klienta, ale to poprawione doświadczenie ma oczywiście lojalizować i ma też pozwolić zarobić na przykład na tych najlepiej performujących klientach, czyli tych, których nam szczególnie zależy i tych, na których możemy lepiej zarobić jako firma. W związku z tym dla tych powodów tworzymy mapy. Oczywiście jest mnóstwo badań, które potwierdzają wartość mapowania. Na pewno mapy robi się coraz więcej. My sami to odczuwamy, jak miesiąc do miesiąca i rok do roku wzrasta liczba zapytań dotyczących mapowania. I co ciekawe, z jednej strony mamy firmy, które chcą, żebyśmy to my im pomogli zmapować, byli takim co-driverem właśnie takich zmian, ale też jest mnóstwo firm, które chce się uczyć wewnętrznie mapowania, a zwłaszcza te większe firmy. Tutaj przoduje ewidentnie bankowość, gdzie zespoły, które właśnie zajmują się customer experience, mapują bardzo często i siłą rzeczy liczba tych projektów oznacza dla nich oszczędności, kiedy te kompetencje mają wewnątrz organizacji. Czy mapa działa, czy cokolwiek zmienia w firmie? No, jak widzicie na tych kolejnych badaniach, no, oczywiście ten wpływ jest pozytywny i niezwykle pozytywny, no, ale to jest wpływ, który sięga prawie 80%. No, i ostatni z serii wykresów, czy one i jak wpływają na funkcjonowanie firmy, mapy. To nieco starsze badania, ale też pokazywało właśnie, że bardzo często powodują angażowanie klientów. No, lepsze usłyszenie, zrozumienie perspektywy klienta, wejście w jego buty i przyjrzenie się temu właśnie, jak wyglądają poszczególne jego kroki w kontakcie z firmą, przekłada się zazwyczaj na zmiany, które potem właśnie potęgują zaangażowanie klientów. Oczywiście zwiększa się NPS, czy też wskaźnik ten rekomendacji, dlatego że firmy, które klienci, którzy doświadczają tego lepszego traktowania, siłą rzeczy po prostu rekomendują. Zwiększają się w związku z tym przychody i to z tych klientów, którzy właśnie lepszego experience doświadczają, ale też tych, którzy są jakby przyciągnięci firmę na nowo. Zwiększa się to satysfakcja klienta, no i hamuje, tego typu procesy hamują churn. I teraz trochę takiego podsumowania z naszej perspektywy już tych sporo, jakichś kilkunastu lat na temat tego właśnie, jakie są warunki sukcesu.
Nie wiem jak u Was, ale ja się podzielę kilkoma i ewentualnie skomentujecie, odniecie się do nich. Warunkiem sukcesu mapowania samego jest to, że mamy zasoby, czy też przestrzeń, jak to mawiają nasi klienci, na to, żeby pracować nad mapowaniem. O ile sam pomysł i sama taka idea, żeby zmapować, zrozumieć lepiej klientów, jest jak gdyby niekwestionowany, o tyle wyzwaniem i też warunkiem koniecznym jest to, żeby były zasoby do tego, żeby to zrobić. Nie wystarczy jeden oświecony pracownik, czy nawet dwójka, którzy są tak zwanymi wyznawcami, jak ja ich często nazywam, właśnie religii customer experience'owej. Są potrzebne prawdziwe zasoby w postaci właśnie ludzi, w postaci przestrzeni, czasu ich, na to, żeby móc zmapować podróż klienta, żeby się przygotować do tego mapowania, potem pracować właśnie warsztatowo, finalnie właśnie nad zobrazowaniem po tej mapie podróży. Takim warunkiem sukcesu też jest zespół, czyli skład i liczebność tego zespołu, bo tak jak wspomniałem, nie wystarczy jeden lider, który jest naprawdę zafascynowany i przekonany, że to mapowanie to jest coś, co jest bardzo wartościowe dla firmy. Musi być cała grupa osób, która wspólnie pod przewodnictwem tego lidera, o czym jeszcze będę mówił, właśnie pracuje nad mapowaniem. Inaczej bez zespołu praca pojedynczej osoby raz, że merytorycznie nigdy nie da takiego rezultatu, co praca zespołu. Dwa, że efekty tej pracy przyjdą później, a jeśli już przyjdą, to też pytanie, na ile będzie można je wykorzystać do zmienienia firmy. Oczywiście warunkiem jest sponsor. Pytanie o to, czy on jest. Część naszych klientów szalenie interesuje się mapowaniem, ale nie ma gotowości takiej organizacyjnej, czyli po stronie managementu do tego, żeby zainwestować w ten obszar. A jeśli już mówimy o zasobach, o przestrzeni, o zespole, czy też o naszej pracy, no to są konkretne pieniądze do zainwestowania. W związku z tym bardzo ważne jest, czy jest sponsor. Nie dalej niż wczoraj rozmawiałem z jednym z klientów, gdzie to właśnie dyrektor zarządzający, który raportuje bezpośrednio do rady, która jest już gdzieś tam za granicą, mówi, że tak, 2 lata się przygotowywaliśmy do tego, żeby właśnie rozpocząć tą pracę. Porządkowaliśmy pewne procesy, przygotowywaliśmy i sam śmiało określił się, tak, on jest sponsorem. Jeśli z tego poziomu zaczyna się praca, właśnie ze strony zarządu, i mamy co najmniej jedną osobę po stronie zarządu, która właśnie widzi wartość w mapowaniu, to można powiedzieć, że jesteśmy do przodu. Inaczej to oznacza pewne ryzyka i pewne kłopoty związane z tym właśnie, jak mapować. Wspomniałem wcześniej o tej dojrzałości na tym slajdzie związanym właśnie z ewolucją. No ewidentnie, jeśli mamy taką gotowość, jesteśmy już na tym etapie oświecenia, to łatwiej budować, łatwiej mapować. Jeśli nie ma tej gotowości, no to bardzo często te mapy to jest coś, co powstaje dzięki i wyłącznie determinacji tego wąskiego zespołu, a często dwóch, trzech osób, które w firmie są przekonane, że to jest tak potrzebne. Po tylu latach też mogę powiedzieć, że zanim dojdzie do mapowania, warto zrobić coś wcześniej, dlatego jak będę przedstawiał Wam nasz sposób na mapowanie, to wspomnę o tym warunku. Trochę w przeciwwadze jest rzeczywiście sytuacja, kiedy mamy warunki niesprzyjające, kiedy jest jeden ten wyznawca CX-owej religii i on nie jest w stanie przekonać osób wewnątrz firmy do tego, żeby właśnie się mapować, a potem właśnie coś zrobić z tymi mapami. No i z drugiej strony nie sprzyja też sytuacja, kiedy mamy monopol na rynku, kiedy to my jako jedyna firma dyktujemy warunki, bo wtedy tej gotowości do tego, żeby inwestować, żeby cokolwiek zmieniać, lepiej rozumieć, jest zdecydowanie, zdecydowanie mniej. To teraz mam pytanie do Was, czy Wy byście potwierdzili, albo byli w stanie też nazwać jakieś inne warunki sukcesu przy mapowaniu, tak jak na to aktualnie patrzycie. I to też Was poproszę o jakiś komentarz w czacie. Pisanie w czacie jest na pewno niełatwe. Jak się chce dużo napisać, mówię to do Anety, bo widzę, że pisze i pisze. Pewno to chwilę trwa,
O, jest. Sukces mapowania to przede wszystkim osoby, które spotykają się z klientem, doradcy klienta. Super uwaga. Ewidentnie te osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientem, są na wagę złota. I to niezależnie od tego, czy firma jest tak zorganizowana, że to jest kontakt przez słuchawkę, czy face to face, czy to jest poprzez obsługę właśnie z pomocą jakichś elektronicznych komunikatorów. Wszystkie te osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientem, są niezbędne. Ale absolutnie to nie jest wystarczający warunek, bo też te osoby bardzo często, jeśli nie mają dotarcia do pewnych danych szerszych, takich statystycznych, ilościowych, to są osoby, które też mogą przeceniać pewne fakty. I jeśli jesteśmy na etapie mapowania, kiedy definiujemy już, czego doświadczy nasz klient, czyli właśnie nazywamy ten experience klienta, to wówczas okazuje się, że warto sięgnąć też po inne niż tylko od tych osób wrażenia. Ale bez dwóch zdań, ta żywa wiedza na temat tego właśnie, kim jest klient, czego potrzebuje, jak się zachowuje, na co reaguje, jak przeżywa, jest niezbędne. I a propos przekonania, to jest rzecz właśnie, o której zaraz pewno powiem. No bez takiej gotowości i przekonania, że to jest wartościowe narzędzie, no trudno o rezultaty w postaci właśnie ciekawych map. Bo pewno nie jest wyzwaniem zrobić jakąkolwiek mapę, ale ważne jest, żeby to była mapa pełna, żeby to była mapa użyteczna. Jeśli Wam się pojawią tutaj jeszcze jakieś komentarze w trakcie albo pytania, to śmiało zadawajcie je. Ja tutaj też po to jestem, żeby odpowiadać na te pytania. A tymczasem pójdziemy właśnie w odpowiedzi na to, że same muszą być przekonane. Przez te lata dopracowaliśmy się takiego schematu, który nie jest strasznie odkrywczy, ale z drugiej strony porządkuje właśnie strukturę pracy nad mapami. To jest struktura taka czteroetapowa, gdzie w pierwszej kolejności, jak zaczynamy mapowanie, to rozpoczynamy właśnie od gromadzenia danych i od budowania zaangażowania. Często to jest jakiś kick-off, to jest jakieś wydarzenie, które pokazuje znaczenie właśnie proklienckości albo szerzej właśnie customer experience we współczesnym świecie, po to, żeby budować to przekonanie co do tego, że warto. Też po to, żeby pokazywać, jakimi narzędziami się pracuje, na bazie czego się zarządza doświadczeniem klienta, bo im więcej takiego zrozumienia, tym no to jest w zasadzie warunek konieczny dalszej pracy. Nie wystarczy jedna osoba, która jest przekonana o tym, że warto mapować, czy szerzej właśnie zarządzać doświadczeniem klienta. Jest potrzebne całe grono osób, które będzie zaangażowane. Ten etap u nas nazywa się gromadzenie, bo to jest taki etap, gdzie przygotowujemy, zbieramy, analizujemy dane, które są dostępne. I to zarówno takie dane, które dotyczą zbadań jakościowych, jak i ilościowych, też tej wiedzy, dostępu do pewnych źródeł, gdzie możemy dopiero sięgnąć po to wiedzę na temat doświadczeń klientów, czyli na przykład taką łatwość do tego, żeby zajrzeć w historię maili, czy też właśnie w CRM, gdzie mogą być schowane bardzo cenne informacje. To też jest przygotowanie, nie wiem, bazy nagrań na przykład, czy tego wszystkiego, co jest gdzieś tam zarchiwizowane, a może posłużyć jako dowód na to właśnie, czego doświadcza klient. Bardzo ważna rzecz na etapie gromadzenia to jest też zdefiniowanie właśnie buyer person. Bywa tak, że firmy, które zaczynają mapować, nie biorą pod uwagę właśnie buyer person i mają pomysł pod tytułem zbadajmy po prostu doświadczenie naszych klientów. Tego typu praktyka kończy się bardzo często taką chaotyczną mapą, gdzie zbyt wiele informacji mamy pochodzących od różnych źródeł. I zdecydowanie porządkuje tą sytuację to, że wcześniej definiujemy, wybieramy właśnie segmenty klientów dla nas ważne i na bazie tego segmentu, czy w ramach tego segmentu definiujemy buyer personę, po to, żeby móc zobaczyć, kogo chcemy podróż zmapować. Tu dla przykładu właśnie dwa takie zrzuty person. Na naszych warsztatach najczęściej na ścianie są po prostu opisywane te persony. Są to kategorie związane właśnie z takimi demograficznymi kwestiami, tła, gdzie funkcjonuje ta osoba, ale też coś, co pozwala tą osobę zidentyfikować. To też jest sposób na to, żeby wyartykułować wartości tejże persony. W końcu bóle czy też troski, z którymi się mierzy na co dzień ta osoba, ten nasz klient, ta buyer persona, która będzie potem właśnie bohaterem podróży. No i w końcu też obiekcje, które artykułuje wprost, nie wprost, ze swojej perspektywy.
No i jakiś cytat, czy coś charakterystycznego dla tej osoby, co pozwala nadać jej takiego wizerunku właśnie z krwi i kości. Te persony, oczywiście to jest jakaś reprezentacja jakiegoś segmentu klientów, są w naszym przekonaniu niezbędne, ponieważ w innej sytuacji mapa, która będzie powstawać, ta podróż, która będzie powstawać, będzie podróżą wielu osób. Jeśli rozpoczynamy swoją przygodę właśnie z mapowaniem, to zdecydowanie polecamy wybrać dwie persony i skoncentrować się na tym, żeby zmapować podróż tychże person, a potem w następnej kolejności można myśleć o kolejnych. Zaraz powiem oczywiście, dlaczego taka logika. Jeśli mamy już zbudowane persony i rozpoczynamy warsztaty, czyli właśnie definiowanie tych punktów styku, to najczęściej dzieje się to właśnie na klasycznej sali, gdzie mamy, jak zaraz zobaczycie, wielkie płachty rozwieszone, na których identyfikujemy razem z uczestnikami, którzy są wybrani właśnie do tego zespołu, który pracuje nad mapowaniem, po to, żeby wspólnie i osobno właśnie identyfikować, a potem weryfikować touchpointy. To, co ważne, to, że od pandemii już w zdecydowany sposób kontynuacja tej pracy nad mapowaniem dzieje się w online. I też taki system hybrydowy polecamy, ponieważ rozpoczęcie mapowania na sali daje, jak ja go nazywam, emocjonalny fundament do tego właśnie, żeby móc dalej pracować nad mapą. Dlatego warto rozpocząć taką pracę na sali, ale potem w dalszej kolejności śmiało można pracować na mapie online'owej, takiej chmurowej. Jesteśmy teraz rzecznikami Miro, pracujemy na tej aplikacji już przy kilku kolejnych projektach i uważamy, że ma ogromne możliwości. Zaraz zresztą je Wam pokażę. Jeśli już mamy tą kwestię punktów styku zdefiniowaną, to rzeczywiście warto pójść o krok dalej, czyli o to, żeby zobrazować potem, jak wygląda ta mapa. Obrazowanie po pierwsze odbywa się gdzieś na ścianie, a potem właśnie na przykład w Miro. I analizując przebieg całej podróży tych wybranych person, możemy zobaczyć właśnie, gdzie są te momenty krytyczne, te, które determinują pozytywne bądź negatywne doświadczenie klienta. No i też możemy z dużą łatwością, patrząc na całościową podróż, zidentyfikować te momenty, gdzie mamy szansę na szybkie zwycięstwa. Na samym końcu w tym procesie mamy dzień poświęcony na definiowanie action planów. On często już się rozpoczyna podczas tej pracy na sali. Action plany to są takie konkretne decyzje na uruchomienie pewnych projektów, które mogą już być jakimś ogólnym słowem nazwane podczas warsztatów wcześniejszych. Ale żeby te action plany, żeby te projekty weszły w życie, jeśli to nie jest kwestia tylko właśnie zmiany rozmiaru czcionki na stronie internetowej, choć to też dla wielu firm jest pewne wyzwanie, bo okazuje się, że są procedury korporacyjne i to jest kwestia i pracy, i spotkań z UX designerami, to jest kwestia wielu innych czynników, które powodują właśnie, że tego typu informacja, jak numer telefonu jest albo nie jest umieszczona na stronie, ale niezależnie jak gdyby od tej skali, wartościowe są takie osobne warsztaty, które są poświęcone na zdefiniowanie właśnie tych action planów. Bo tak jak wspomniałem, w samym mapowaniu przecież nie chodzi o to, żeby zbudować zachwycający obraz podróży klienta, ale o to, żeby dzięki tej podróży móc poprawić, czy też zwiększyć szanse na poprawienie doświadczeń klienta. Pozwolicie, że kilka takich obrazów właśnie z pracy na sali. To jest jeden z obrazów takich początkowych prac, gdzie jeszcze nie mieliśmy pewnych szablonów i świetnie się nadawał szary papier do tego. Część oczywiście firm mapuje na lustrach, na szybach. No, wszelkie takie powierzchnie są jakby wskazane, z tym, że no, z naszych doświadczeń wynika, że arkusze mają to do siebie, że potem można je zwinąć, można nad nimi pracować, no, niezależnie od tego, co się dzieje na podłożu. Tu fragment z kolejnego warsztatu mapowania, gdzie rzeczywiście były dwie kolejne persony, więc dwie mapy. To, co widzicie tam po prawej stronie, w górnym rogu, na drugim zdjęciu, to nie jest lustrzane odbicie, to jest po prostu druga mapa. 18-osobowa grupa w podziale właśnie na takie mniejsze grupy pracowała nad tym, żeby zmapować podróż klientów.
Tu kolejny jest rzut właśnie też z pracy z mapowaniem. Jest szyba, owszem, ale na szybę, jak widzicie, naklejamy nasz arkusz po to właśnie, żeby łatwiej się pracowało. Jak widzicie, preferujemy post-ity, oczywiście też wielokolorowe, bardzo często, co na przykład tutaj świetnie widać, dzieląc je oczywiście od razu na pewne fazy z życia klienta, po to, żeby łatwiej było potem operować. Kategorie, którym się posługujemy podczas mapowania, są dość powszechnie znane, w związku z tym i identyfikujemy touchpointy i identyfikujemy oczekiwania w danych touchpointach. Bierzemy pod uwagę też to, jakie akcje musi podjąć klient, jakie musi aktywności na danym etapie, w danym touchpointie podjąć, żeby właśnie zrealizować swoje oczekiwania, swój cel. No i oczywiście definiujemy też oczekiwania, przepraszam, doświadczenia, czyli ten customer experience, łącznie z nazwaniem emocji. I dobrą praktyką jest odwoływanie się rzeczywiście do całego pola emocji. My często posługujemy się puchnikiem, jego słoneczkiem związany właśnie z emocjami, po to, żeby tylko nie dawać lajków i dislajków, ale ewidentnie te negatywne czy pozytywne emocje miały konkretną nazwę. Więc zamiast lajka możemy mieć zadowolenie, ale zamiast dislajka mamy na przykład irytację. Co jest dalszym etapem, jak już mamy te warsztaty za sobą i udało nam się i zidentyfikować touchpointy, przyjrzeć tym podróżom w tych poszczególnych fazach. Te podróże zostały też zweryfikowane przez poszczególne osoby, które pracowały nad tym. Oczywiście przekładamy tą mapę na online. Ta, którą tutaj widzicie poniżej, jest z Uexpressi. To było oprogramowanie, w którym wcześniej pracowaliśmy. Ma swoje oczywiście zalety, ponieważ jest przygotowane pod mapowanie i terminologia, która tam się pojawia, jest właśnie z tego naszego świata CX-owego, ale z drugiej strony bardzo często tak jest, że mapy mogą być zapisane tylko w PDF-ie i do takiej komunikacji wewnątrz, komunikacji, czyli też z innymi osobami, które są odbiorcami tych map, no to teraz już po doświadczeniu właśnie z kolejnymi aplikacjami powiem, że tutaj to wygląda słabiej. I tu przykład czegoś, nad czym pracujemy. Oczywiście, jak domyślacie się, nie pokazuję teraz jakiejś mapy z pracy z naszymi klientami, ale pokazuję i chwilę się na nim zatrzymam, taką mapę, która jest zbudowana właśnie na Miro, którą jako Canva teraz już udostępnił Oszą jakiś czas temu, ale świetnie obrazuje, jakby co możemy mieć jako rezultat, ale też na jakim szablonie możemy pracować, jeśli mapujemy podróż klienta w naszych firmach. Jeśli możecie tutaj w komentarzach, to odnieście się, czy pracowaliście kiedyś, jeśli chodzi o mapy właśnie na takich chmurowych oprogramowaniach. Czy to było Miro, czy to było Mural, czy jakiekolwiek inne takie chmurowe oprogramowanie. To proszę was, dajcie znać, czy znacie, na czym pracujecie, jeśli już chmurowo mapujecie. Widzę, że nie skłoniłem was do opowieści na temat tego, na czym pracujecie. Może nie pracujecie na tych oprogramowaniach. W takiej sytuacji, że nie widzę tutaj waszych komentarzy, to wrócę do tej opowieści, dlaczego Miro. No, widzę, że Aneta znowu coś pisze, super. Chcąc budować mapę, wiadomo, że mamy bardzo wiele spotkań z klientami. Mamy bardzo wiele spotkań, które trwają i trwają i nie da się bardzo często sprowadzić tego samego zespołu tak często na salę szkoleniową. Nie da się też zblokować tym wielkim arkuszem sali warsztatowej i na niej pracować. W związku z tym chmura daje takie możliwości, że ta mapa, do której dostęp mają online i pracownicy, które pracują, a potem te mapy, które są udostępniane na zewnątrz, też ci, którzy są odbiorcami tych map, daje szalone możliwości właśnie na tych dwóch etapach. Początkowym, kiedy tworzymy mapę, kiedy możemy wspólnie online kontynuować po naniesieniu pierwszych informacji pracę nad mapowaniem podróży klienta, ale też daje szansę na to, żeby potem rozbudowywać tą mapę, bo dla tych, którzy mają mniejsze doświadczenie w mapowaniu,
powiem, że ta praca nad mapowaniem to nie jest praca 2 dni na sali szklaniowej, która pozwoli szybko złapać mapę podróży klienta. Oczywiście takie węższe obszary wybranych klientów są możliwe dość do szybkiego zmapowania, ale bardzo często firmom zależy na tym, żeby zbudować sobie taki całościowy obraz podróży klienta i wtedy właśnie mapa, która jest chmurowa, która jest dostępna dla każdego osób, które ma, dla których jest udostępniona, ma zobaczyć i może kontynuować tą pracę. W tej konkretnej mapie, jeśli będziecie zainteresowani, to Wam oczywiście roześlę dostęp do Miro i do tej mapy OSHA, bo zalecam takie poeksplorowanie, sprawdzenie, co taka mapa może zamieścić. A oprócz tej takiej warstwy, którą tutaj już omawiałem, właśnie z podróży klienta, od kwestii touchpointów, oczekiwań, emocji klienta, wagi też tych touchpointów dla klienta. Mamy cały ogromny obszar, którego tutaj nie widać i to są wszystkie te dokumenty, wyniki badań, obrazy, skany dokumentów, zdjęcia, jakby cała dokumentacja pokazująca, co się dzieje w danych touchpointach. To jest niezwykle ważna rzecz, ponieważ bardzo często tak jest, że ci eksperci, którzy budują mapę podróży klienta, patrzą tylko na tą górną jej warstwę i od razu wiedzą, co się kryje za daną oceną czy za danym doświadczeniem. Z kolei na przykład oceną tego, że formularz kontaktowy zawiera za wiele danych. I teraz sama taka informacja, czy taka ocena, która płynie czy od zespołu, czy od klienta, że formularz ten ofertowy jest zbyt rozległy, zawiera pól, nie daje takiej informacji, takiego przekonania, jak właśnie rzeczywiście zdjęcie, czy też PDF, czy Word tego formularza. W związku z tym na tej mapie można umieścić po prostu wszystkie dokumenty, które są związane z danymi touchpointami i przez to dowolne osoby, które widzą mapę, mogą zerknąć i mogą zobaczyć w praktyce, co to oznacza, że takie, a nie inne jest doświadczenie klienta w danym touchpointie. Wspomniałem o tym, jak my mapujemy, a wspomniałem też o pewnych czynnikach sukcesu i kilka zdań na temat właśnie tych ryzyk. Na każdym z etapów mapowania okazuje się, że te ryzyka są nieco inne, dlatego ja je zgromadziłem w tych poszczególnych fazach, ale też opisałem, co jest konieczne według nas. Według nas oczywiście musi być potrzeba zmiany wewnątrz firmy, bo żeby się zabrać za mapowanie, to musi być jakieś takie przekonanie wewnętrzne i to nie też w jednej osobie, że są potrzebne pewne zmiany. Musi być sponsor, musi być ktoś, kto zainwestuje w tego typu przedsięwzięcie. Musimy mieć zdefiniowany zespół CX-owy, taki zespół, który zaangażuje się na tygodnie, a bywa i miesiące, i w samo mapowanie, i w to, żeby potem tą mapę wykorzystać do dalszej pracy. No i w końcu na etapie gromadzenia też musi być dostęp do danych, do badań. Bankowość to jest jedyna mi znana branża, w której tak duży dostęp jest do danych, do badań, które są prowadzone w firmach. I te dane są niesamowitą wartością, dlatego że z perspektywy mapowania, odwoływanie się do danych dotyczących danego segmentu klientów i umieszczanie potem tych danych na mapach, no, czyni tą mapę bardzo konkretną. W bardzo wielu przypadkach niestety takich badań nie ma, są to ogólne badania, bywa, że nawet firmy nie mierzą swojego NPS-a, w związku z tym trudno powiedzieć, czego doświadcza klient na podstawie badań i to, od czego zaczynamy przy mapowaniu, to bardzo często od tego, żeby wyartykułować, żeby na tych pierwszych mapach umieścić wiedzę, która jest już wewnątrz firmy, a na podstawie tej wiedzy i na podstawie właśnie takiego zmapowania zdefiniować sobie touchpointy, gdzie nie mamy ewidentnie wiedzy na temat doświadczenia klienta i zaprojektować badania, które pozwolą pozyskać tą wiedzę. To nie jest rzadka praktyka, ale zdecydowanie dostęp do badań i możliwość łatwego zaplanowania i zrealizowania tych badań to jest warunek konieczny do tego, żeby właśnie na tym etapie gromadzenia mapować. Potem na etapie, oczywiście ryzykiem jest brak danych bądź brak zasobów, ta niegotowość organizacyjna do tego, żeby zainwestować w ten etap mapowania.
Potem na dalszym etapie, jak już spotykamy się na sali, są potrzebne przede wszystkim zasoby w postaci właśnie czasu tych uczestników tego zespołu, dlatego że bez zdefiniowanego czasu, bez takiej gotowości do poświęcenia czasu na to mapowanie, nie dostaniemy takich rezultatów, na którym nam zależy, czyli takiej kompleksowej, pełnej, nasyconej danymi finalnie mapy podróży, takiej też mapy, która może posłużyć jako przewodnik na dalszym etapie. Niezbędny też na tym etapie jest lider. Oczywiście lider często ujawnia się nieco wcześniej, ale z naszych doświadczeń, pewno z waszych tak samo wynika, że brak obecności lidera takiego zespołu CX-owego powoduje, że choćby harmonogram takiej pracy może być niedotrzymywany. Warunkiem czy koniecznym w aktualnych realiach, ale też nawet jak się już skończą te czasy trudne, to będzie taka hybryda sala i online, bo to, co widać było na mapach Auchan, to, co można zrobić właśnie w Miro, ale być może też w innych aplikacjach, jest niesamowite i warto, żeby pracować i tutaj, i tutaj. Ryzykiem na tym etapie jest bardzo często spadek motywacji i po początkowej chęci i takiej gotowości do tego, żeby właśnie spotkać się na sali i mapować, spada zaangażowanie związane z tym, że ta praca też bywa nieco żmudna. Ryzykiem też jest nadmierny apetyt, czyli ta wspomniana wcześniej chęć do tego, żeby zmapować wszystkich klientów szybko, tu i teraz. Zdecydowanie polecamy ograniczenie się właśnie do 2-3 person po to, żeby zmapować podróże, żeby nauczyć organizację tego procesu i potem, żeby domknąć ten proces właśnie quick winami, niż rozpoczęcie robót na tak zwanych wielu frontach, ponieważ no, tak jesteśmy zafascynowani tymi podróżami, że możemy zmapować wszystkie segmenty, czy tam dziesiątki person. Tego to odradzamy. Tutaj zdecydowanie bardziej polecamy właśnie tą strategię ewolucyjną. Na etapie właśnie graficznej, budowania tej graficznej reprezentacji, no to świetnie się sprawdza Miro, naprawdę gorąco polecam. I też to jest moment na to, kiedy możemy zacząć konsultację z odbiorcą map. Pamiętajmy, że jeśli budujemy mapy, to nie przecież dla nas samych, tylko dla tych osób, które mają z tych map korzystać. I czy to będą menedżerowie innych działów, czy to będzie kadra zarządzająca, czy to będą pracownicy też pierwszej linii, o których wspomnieliśmy, którzy są tak ważni, to wiadomo, że ta mapa powinna być czytelna dla nich. Zespół, który pracuje nad mapą, ma też tendencję do tego, żeby właśnie w ramach takiego zaaferowania jakby tracić horyzont i tracić perspektywę odbiorcy mapy. Dlatego jak już one powstają, to nawet w trakcie, jeśli nie jest już kompletna mapa, warto ją konsultować właśnie z odbiorcą. Jest wtedy szansa na to, żeby tą wersję właśnie online'ową poszerzyć, czy też no właśnie dokonać pewnej korekty, która będzie użyteczna z perspektywy odbiorcy. Na etapie tym końcowym wdrażania action planów, definiowania ich, no to kluczowe czy konieczne są właśnie decyzje, żeby to robić, żeby to były bardzo często zmiany, które właśnie określamy jako minimal value product, takie ewolucyjne. Po to też, żeby pokazać w organizacji, że to samo mapowanie już kończy się pewną zmianą, pewnym działaniem, które poprawia doświadczenie klienta. Nawet jeśli to będzie właśnie tylko minimalnej wartości produkt, to lepiej go zakończyć i pokazać tutaj wartość, niż na podstawie ślicznej mapy decydować się na mapowanie podróży kolejnych klientów. Konieczna też jest i będzie na pewno rywalizacja z innymi projektami, w związku z tym ważne ryzyko, z którym też trzeba się liczyć, to jest właśnie to niebezpieczeństwo albo odłożenia na bok samego projektu, albo jakby odebrania mu zasobów, a z drugiej strony też trudność związana z zamknięciem pętli. O nim mówiła Ania, pewno temat związany z zamykaniem dużej pętli jest wam dobrze znany. Na pewno to jest pewne ryzyko, że jeśli w organizacji zdefiniujemy nawet te action plany, ale one nie zostaną wdrożone, nie domkniemy tą pętlę, to no, niesie to ze sobą ryzyko, że w kolejnych przedsięwzięciach zaangażowanie zespołu będzie mniejsze. Przedstawiony wcześniej schemat to oczywiście wstęp do tego, żeby szerzej planować i realizować projekty tej klasy Customer Experience Management i tu tylko wam pokazuję, że to jest ten początkowy moduł związany właśnie z budowaniem mapy jako as is. Potem jest szereg innych projektów, oczywiście te dalsze zmiany dotyczą często całej organizacji, w końcu
Wdrożenie dotyczy też bardzo wielu obszarów i tej kwestii nie będę tutaj omawiał. Mam do Was pytanie tutaj teraz na koniec, gdybyśmy sobie urządzili, patrząc na ten końcowy 7-10 minut. Jakie pytania Wam przychodzą teraz do głowy? Jeśli się pojawicie też na tym webinarze, to dlaczego? Gdybyście mogli na czacie skomentować właśnie tą swoją motywację, dlaczego się pojawiliście i na jakie pytanie chcielibyście uzyskać tutaj odpowiedź? Niezawodna Aneta pisze. No, pięknie, Karolina, super. Dlaczego tutaj się pojawiliście? Dlaczego chcieliście wziąć udział w tym webinarze? To pierwsze pytanie. Okej, pytanie, co znaczy na nowo? Bardzo często na nowo może oznaczać tyle, że ścieżki podróży mogły się mocno zmienić naszych klientów. Jak wiecie, szereg klientów ograniczyło, szereg firm i instytucji ograniczyło możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem i siłą rzeczy bardzo wiele tej obsługi dzieje się właśnie w formie zdalnej. W związku z tym na nowo bardzo często znaczy albo rewizję tego, co wcześniej było, jeśli wcześniej gdzieś mapowaliśmy, a z drugiej strony to jest kwestia też tego, żeby przyjrzeć się, czy nie zmieniły się ścieżki podróży klienta, albo w ogóle je zbudować, jeśli wcześniej nie były zdefiniowane. Zbigniew pisze: uporządkowanie spraw, nowa grupa handlowców. Rozumiem, że to jest motyw, tak, twojego tutaj pojawienia się, że jest nowa grupa osób, która pewno ma budować no właśnie taką prokliencką postawę. Uporządkowanie spraw, nie wiem, czy chodzi o kwestie związane właśnie z samym mapowaniem, czym jest. To proszę cię, Zbigniew, jeszcze o komentarz. Marta pisze: chciała poznać, czym jest i na czym polega mapowanie. No to pytanie, Marto, czy dałem właśnie obraz tego, czym jest i na czym polega mapowanie. Ogrom pracy. Zaraz się odniosę jeszcze do komentarza Karoliny, ale skończę tutaj jeszcze do Marty. Kwestia ogromu pracy, rzeczywiście, jak zaczynaliśmy swoją przygodę z mapowania i to były takie naprawdę proste, prymitywne mapy, gdzie na pewnym schemacie rysowaliśmy tylko jeszcze w dokumentach wordowskich podróż klienta, to było ładnych kilkanaście lat temu, no to wtedy rzeczywiście tej pracy nie było aż tak dużo. Ale z drugiej strony nad samym mapowaniem, jak już teraz wiemy, jak mamy, no i właśnie taką sytuację, że ten klient jest omnichannel i wiadomo, że gdzieś się ma bardzo wiele punktów styku, organizacje są coraz bardziej złożone, no to ten ogrom pracy jest. Z drugiej strony, trzymając się tej wskazówki właśnie, że ograniczamy się do pewnego segmentu, bardzo często polecamy na początek taki profitowy segment naszych klientów, albo taki, na którym nam w szczególności zależy i tam ograniczymy się do kilku person, to ta mapa jest jakby prostsza do zrealizowania, ale nie będę opowiadał, że jest to zajęcie, które w jeden wieczór można zakończyć. Rzeczywiście wymaga to i dobrego zrozumienia, dobrego przygotowania, a potem zarządzania tym procesem, dlaczego tak ważna jest właśnie rola lidera. Wdrożenie mapowania. Wdrożenie mapowania, Zbigniew, jeśli dobrze Cię rozumiem, może chodzić o to, żeby właśnie zmapować podróż klienta wybranych segmentów. Na pewno polecam na sam początek taką edukację, wszędzie, gdzie chcemy mapować,
Nie da się tego zrobić właśnie tylko dzięki temu, że mamy jakiegoś lidera, tego wyznawcę CX-a, który mówi: OK, ja przekonam wszystkich wewnątrz firmy. Zalecamy, polecamy, po to też robimy tego typu webinary i w takiej formie otwartej, takiej dedykowanej już w ramach konkretnych projektów, po to, żeby właśnie edukować, przygotować, motywować zespół, który ma pracować nad mapowaniem do tego. I jeszcze się odniosę do. Karolina, chciała zobaczyć, czy dostanie. O, czy będę mogła się podzielić, zainspirować w innych działach. Tak, mapowałaś już gdzieś indziej, czy dalej, czy inne myślą o tym samym? No to jest rzeczywiście bardzo ważne pytanie. Bez świadomości tego, że inne zespoły są gotowe na to, czyli ta dojrzałość organizacyjna nie będzie wystarczająca. To może być orka na ogorze, jak to mawiała moja mama. W związku z tym na pewno warto zbadać, pokazać, być może też to nagranie i dowiedzieć się właśnie, czy zespół, który miałby uczestniczyć w mapowaniu, jest gotowy na to. Świetnie pomagają i do tego będę też zachęcał, jeśli będziecie zainteresowani właśnie pokazaniem rezultatu, bo jeśli już chcemy kogoś zmotywować właśnie do takiej pracy, to na pewno dobrze pokazać rezultat, pozwolić mu zachwycić się. Ja byłem naprawdę zachwycony tą konsolidacją informacji, która dotyczy właśnie naszego klienta, podróży naszego klienta w takich aplikacjach właśnie jak Miro. I na pewno warto rozmawiać o użyteczności, o przydatności, bo jeśli wcześniej wewnątrz firmy jest przeświadczenie o tym, że podobnie często jak bywa z badaniami, że badania są robione dla samych badań i nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu do zmieniania firmy, no to trzeba zacząć od tej drugiej strony, czyli pokazać właśnie pozytywne rezultaty mapowania. OK, to teraz pytanie właśnie o to, o czym jeszcze myślicie, o co chcielibyście zapytać, wykorzystując jeszcze te ostatnie 2 minuty, które mamy dla siebie. Widzę, że nie widzę pytań kolejnych. Oczywiście jestem do Waszej dyspozycji, tu na mój adres mailowy, telefon. Zachęcam oczywiście do odwiedzenia strony cem.prooptima.pl. Na tej stronie, czy ta strona jest poświęcona właśnie Customer Experience Management. Pokazujemy właśnie całe spektrum usług, które możemy zrealizować i też trochę opowiadam o tych projektach, które były zrealizowane. No i też dzielimy się wiedzą. Dzielimy się właśnie dobrymi praktykami, między innymi właśnie poprzez webinary. Oczywiście też zachęcam Was, jeśli będziecie zainteresowani, do tego, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie, ponieważ tam umieszczamy filmiki, one będą dostępne przez pewien czas, a potem już one przejdą w tą fazę, czy ten tryb prywatności. Dla osób, które też będą zainteresowane, polecam nasz e-book dotyczący właśnie Customer Experience Management. Blisko 1000 już pobrań mamy tego e-booka, w związku z tym widzimy, że jest ogromne zainteresowanie taką wiedzą. W taki sposób kompleksowy zebraliśmy tam te informacje, tą wiedzę dotyczącą zarządzania doświadczeniem klienta. I jeśli będziecie chętni, to tutaj zapraszam albo bezpośrednio na stronę. Tam pewno zobaczycie na naszej prezentacji call to action. Czy on tu się pojawi? Tu się pojawi chyba. Tu możecie kliknąć i pojawi się przekierowanie właśnie na tą stronę. Ewentualnie dajcie informację, na pewno ją z przyjemnością prześlemy. To tyle z mojej strony w takim razie. Bardzo się cieszę, że miałem przyjemność z Wami się tutaj spotkać podczas tego tutaj webinaru dotyczącego Customer Journey Map. Zapraszam, zachęcam do kontaktu na przyszłość. Trzymam kciuki za tych, którzy kontynuują, uczestniczą w mapowaniu, bo jest to rzeczywiście ogrom pracy, jak powiedziała Marta, ale z drugiej strony też trzymam kciuki za to, żebyście mieli rezultaty takie, które no właśnie z jednej strony zachwycają, bo pozwalają na ogromną syntezę tej wiedzy na temat tego, czego doświadcza klient w perspektywie takiej czasowej, ale z drugiej strony są impulsem do tego, żeby zmieniać, uruchamiać projekty i potem zmieniać doświadczenia klienta, czyli właśnie budować te dobre doświadczenia klienta, czego Wam i sobie też jako klientowi
życzę w nieprzebranych ilościach. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia, dobrego popołudnia i do usłyszenia pewno na kolejnych webinarach. Zapraszam, śledźcie nas.